Piotra Starzego i dr. Eriko Wielkowska-Bila przeprowadziły prezentację na temat perspektywy o dyskusji o problemach legalizacji handlu na Montanę. Jest to zagadnienie bardzo aktualne i tutaj chciałbym się głównie skupić na transplantacji nerek z wielu względów. Transplantacja nerek, zakres możliwości mączy. Transplantacje nerek są sposobem leczenia pacjentów w końcowej fazie niewydolności narządu, jak doskonale wiecie. Jest to grupa przeszczepów bardzo skuteczna, efektywna, jedna z nich najstarsza, dlatego że udany pierwszy przeszczep narządu 1954 rok, przeszczep izochemiczny. I tak jak wiemy, cieszą się na dużą skutecznością i efektywnością. Bardzo ważnym aspektem, jeżeli chodzi o korzyści płynące z przeszczepu nerek, są też dobre rokowania, zwłaszcza przeszczepów wyprzedzających. Takie przeszczepy w Polsce funkcjonują, jeżeli chodzi o dzieci. Nadal dość mylne i takie stereotypowe, często powoduje pogląd, stwierdzenie, że pacjent musi być dializowany, aby potem był przeszczep nerek. Natomiast okazuje się, że nie, że prawda jest inna, że lepiej zrobić przeszczep wyprzedzający, który po prostu, dziękuję bardzo, cieszy się dużo większą skutecznością. Tutaj około 40% wzrastają szanse. Jeżeli chodzi o czynnik ekonomiczny, wymierny, przeszczep jest dużo tańszy niż dializowanie, długotrwałe dializowanie, co też jest pewnie tutaj tajemnica Poli Chanela. I może ciekawe dane, dawcy, którzy ofiarowali nerwę, żyją dłużej niż średnia przeżycia przeciętna w danej populacji. To są badania, które były około 25 lat prowadzone w Szwecji, na bardzo dużej populacji. I tutaj dlaczego? Możemy się zastanowić, z jakiego faktu tutaj to wynika. Przede wszystkim dlatego, że dawcy są wybierani w taki sposób, że są to osoby o pełnych tutaj, że tak powiem, kwalifikacjach, kompetencjach zdrowotnych, pełni sił i zdrowia, ale też poddań bardzo szczegółowej profilaktyce i stałym badaniom. Ten okres w Szwecji, tak samo w Polsce, jak i obowiązkowego badania, to jest około 10 lat. Natomiast potem oczywiście, jeżeli dawca chce, to ma prawo do dalszych badań. Czyli profilaktyka bardzo ważna jest tutaj szczególnie rozwinięta. I teraz, jeżeli chodzi o wątpliwości dotyczące transplantacji nerek, możemy rozpatrywać to na wielu płaszczyznach. Takie bardziej typowe płaszczyzny, to jest medyczna. Oczywiście tutaj baza medyczna. To jest to, co widzimy na przykładzie Hiszpanii, dlaczego tak doskonale jest nam DASPO i DASPO wielonarządowe, tak dobrze funkcjonuje. Gdzie jest sprzęt, personel, medykamenty, stosowanie immunosupresji jest ważne, ale także płaszczyzna antropologiczna, etyczna, o której dzisiaj chciałabym więcej Państwu opowiedzieć, i społeczna prawda, aspekty społeczne prawne, o których też kilka słów powiem. I teraz, co chciałoby się przekazać, jakie spostrzeżenia i na czym tutaj się skoncentrować. Paradoks, rewolucja dyskusji. Przede wszystkim potrzeby biorcy stały się spiritus movens transplantologii. To jest oczywiste, dlatego że gdyby nie było potrzeb biorcy, to tak naprawdę cała nauka z masywnej rozwój nie funkcjonował. Ale my w naszej dyskusji skupiamy się na perspektywie dawcy bardzo często, podajemy te argumenty. I my chcielibyśmy zwrócić uwagę na aspekt biorąc również oczywiście nie deprecjonując w żaden sposób tutaj dawcy narządu. Jeżeli chodzi o rozmiar deficytu narządu, to oczywiście w skali, w perspektywie wieloletniej wzrasta liczba narządów. Natomiast, jeżeli chodzi o badania, to w Stanach Zjednoczonych taki największy progres to był lata 1994-2001 i to 25-krotnie wzrosły cała ilość przeszczepów nerek. Natomiast teraz około 10 lat ten progres już nie jest tak widoczny. I teraz możemy się zastanowić, co wpłynęło. I właśnie tutaj, jak już mówiłam, mamy przypadek Hiszpanii. Chodzi o dużą skuteczność oraz rolę edukacji społecznej. W krajach, gdzie jest ta edukacja, to zupełnie transplantacje, wszystkie transplantacje są na innym poziomie. Chciałabym też ukazać Państwu handel jako konsekwencję deficytu organów, skupić się na tych aspektach. I chciałabym oczywiście to, co myślę, że Państwo wiecie, to powiedzieć o turystyce transplantacyjnej. Są takie kraje, gdzie ta turystyka transplantacyjna kwitnie, gdzie można oficjalnie kupić przeszczepioną, zaszczepić przeszczepioną nerkę. Jest to Egipt, Indie, ale oprócz tego mamy tak zwane zagłębia transplantacyjne. Są to były republiki, zwłaszcza Związku Radzieckiego, ale też Brazylia, Izrael, Turcja, Indie, także Kuba, Rumunia, Chiny. Jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia prawne, o aspekt prawny, tutaj Iran jest jedynym krajem, który oficjalnie zaakceptował, zalegalizował
1998 roku handel nerkami, narządami wygląda to tak, że potencjalny dawca dostaje w chwili oddania narządu, dostaje 1200 dolarów rekompensaty, oprócz tego roczne ubezpieczenie zdrowotne, rządowe i plus dodatkowy efekt, indywidualne są to umowy, tak zwane dogadanie się między dawcą a biorcą, czyli też muszę zwrócić uwagę na aspekt zniesienia anonimowości, która w tym kraju jest. No to jest jeszcze chodzi o ruch ogólny. Aha, i to przyczyniło się do tego, że kolejki znacznie się skróciły i przede wszystkim w jakimś aspekcie problem został rozwiązany. Natomiast jeśli chodzi o ogólnoświatowe regulacje prawne, to pierwszym tym dokumentem, który on mówił o zakazie handlu narządami, była to deklaracja w 1984 roku. Kolejnym takim dokumentem, kamieniem milowym, jest w zasadzie deklaracja stambulska, która w 2008 roku została przez 150 przedstawicieli międzynarodowych świata nauki, medycyny, etyki podpisana. I tutaj oczywiście jest zakaz handlu narządami. Dlaczego tak się stało? Chodzi tutaj przede wszystkim o to, że handel jest postrzegany jako forma pomocy finansowej, która jest często nieprawdziwa i nieskuteczna względem dawcy i nie rokuje, nie zakłada, nie ulepsza w ten sposób sytuacji ekonomicznej potencjalnego czy przypadecznego dawcy. Drugi bardzo taki silny argument chodzi o uprzedmiotowienie człowieka. I kolejny chodzi o to, że te niezwykle dochodowe źródło byłoby intratnym interesem dla mafii, tak samo jest postrzegane często jak prostytucja czy handel narkotykami. To znaczy są trzy takie kluczowe argumenty, wokół których toczy się dyskusja przeciwników handlu narządami. Czyli problemy moralne, jakie oscylują wokół tej kwestii, to są problem autonomii, podejmowania decyzji o dawstwie. Tutaj chciałabym dowolnie się zatrzymać autonomii. Na ile jest to autonomiczna decyzja dawcy, czy, bo często argument jest taki, że dawca tak naprawdę działa pod przymusem. Dlatego, że czynniki ekonomiczne, czy jakiekolwiek inne, tutaj go zmuszają do podjęcia takiej, a nie innej decyzji. Kolejnym argumentem to jest utylitaryzm, czyli że, mówiąc kolokwialnie, cel uświęca środki, czyli takie działania, które uzasadniają z jakiejś perspektywy i roli ciała w rozumieniu osoby. I tutaj chciałabym powoli zwrócić uwagę na dawcocentryczność dyskusji. Może nie jest to do końca takie sformułowanie, jest to dość indywidualne sformułowanie, ale wszystkie te kwestie kształtują się i tutaj oscylują wokół dawcy, problemu dawcy. Ja chciałabym zwrócić uwagę na problem biorcy, gdyż także problem, niewątpliwie problem dawcy wymaga ochrony. I te kroki prawne, aspekty prawne są ważne, natomiast problem biorcy bardzo często postrzega się tylko z perspektywy bazaletycznej, aby ona była tutaj spełniona. Jeszcze ważnym jest aspektem to, że często decyzja o altruistycznym dawstwie postrzegana jest jako czyn heroiczny, akt miłości. Tutaj niewątpliwie tak jest i co do tego nikt nie ma wątpliwości, ale z drugiej strony wzbudza negatywną ocenę dawstwa odpłatnego, dlatego że jest autonomią, przeciwstawiamy pewne kwestie. I chciałabym powiedzieć o przewrocie kopernikańskim. Tutaj zaproponować, porównać właściwie problem transplantacyjny dawstwa narządów do filozofii w ujęciu Kanta. Chodzi o to, że pewne kwestie są niemożliwe do rozstrzygnięcia w kluczowych problemach. W przypadku naszej transplantacji nerek chodzi o autonomię decyzji dawcy. Tak naprawdę, czy jest to autonomiczna decyzja, czy jest to dawcy autonomiczna, w pełni autonomiczna decyzja, ale też biorący, czy jest to w pełni autonomiczna decyzja. I o tym może za chwilę. Naruszenie integralności ciała dla podmiotowości dawcy. Kant zaproponował reformę filozofii polegającą na uwzględnieniu aktywnej roli podmiotów w poznaniu. My proponujemy analogicznie, aby skoncentrować się i spojrzeć z szerszej perspektywy na kwestię związaną z potencjalnym biorcą. Pojęcie, którym operuje podmiot, mają istotny wpływ na wyniki poznania. Chodzi o utwierdzenie pewnego rodzaju hierarchii wartości. I teraz chciałabym tutaj przeciwstawić stereotyp biednego dawcy, bogatego biorcy. Taki stereotyp funkcjonuje generalnie i tak trudno tutaj, to znaczy trudno nie zgadnąć, jak będą się sympatie nasze rozkładały, dlatego że oczywiście utożsamiamy się, czy sympatyzujemy z biednym dawcą i niejako mamy przynajmniej wątpliwości, czy może potępiamy to za dużo, ale jesteśmy zdystansowani do bogatego biorcy. Pytanie, co z biednym biorcą, kto tak naprawdę jest biedny, to znaczy tak, niewątpliwie dawca ma tutaj bardzo trudny dylemat i jest ofiarą, i często ofiarą czynników ekonomicznych. Natomiast
chciałobyśmy pokazać, że wymiar tej sytuacji w odniesieniu do odbiorcy jest dużo większy. On jest z jednej strony ofiarą, dlatego że wymaga, nie ma wyboru, tylko mówiąc, wymaga transplantacji i szuka rozwiązań. Jest poddany presji utraty życia, jest w stanie wiele zrobić, aby to życie uzyskać. I tak na dobrą sprawę wierzymy, że to ubóstwo narusza godność ludzką, zarówno dawcy, jak i biorcy, a nie handel narządami. Problem naruszenia godności przed utomianie. Oczywiście wiemy, że dawca nie ma wyboru, nie zawsze ma wybór, tak jak mówiliśmy, zwłaszcza tutaj, gdzie decydują czynniki ekonomiczne, ale ma większy niż biorca, przynajmniej w tym konkretnym przypadku transplantacji nerek. Biorca zawsze ma ograniczone podstawowe prawo godności, prawo do życia. I teraz oczywiście jak rozumiemy godność? Godność rozumiemy, jeżeli godność rozumiemy pod pojęciem podmiotowe traktowanie człowieka. Z jednej strony dopuszczenie handlu narządami pozwalałoby na nadanie ciału człowieka wymiar wartości, ale teraz pytanie wartości z czyjej perspektywy, czy z perspektywy biorcy, czy z dawcy. I tak na dobrą sprawę, to zawsze cena konkretna, miarodajna za dany narząd jest ustalana z perspektywy dawcy, nie biorcy, dlatego że dla dawcy będzie to jakaś konkretna, powiedzmy, że wymierna cena, jak słyszymy ostatnie prowokacje, chociażby 12 tysięcy, 60, 100 tysięcy, natomiast dla biorcy jest to zawsze cena życia, to znaczy jest to lub potencjalnego życia, możliwość życia, zyskanie szansy na życie, a brak jego pewności, dlatego że tutaj nikt nie gwarantuje nam efektów. To jest jak gdyby jeden aspekt. Drugi jest taki, że czy można faktycznie wycenić życie ludzkie i na ile jest to wymierna wartość narządu? Dlatego, że to, co już mówiłam, biorca kupuje aż albo tylko życie, oczywiście aż, natomiast nie znamy jego jakość, możliwość życia, potencjał do życia. I tutaj dużo łatwiej jest spłacić dług wdzięczności, dużo trudniej, przepraszam, jest spłacić dług wdzięczności niż oddać pieniądze, to znaczy bardzo często my możemy zapłacić za coś, niż być dłużnikiem komuś. To też jest taki aspekt. I myślę, że profesor Szawarski to słusznie mówi o tyranii daru, dlatego że czujemy się zobligowani niejako i ten dług nie jest do spłacenia tak na dobrą sprawę. Integracja czy dezintegracja, to jest kolejna kwestia. Jeżeli chodzi o ciało obce jako takie i tutaj dezintegrację dawcy, oczywiście ona następuje, dlatego że tutaj ewidentnie narząd jest pobrany, natomiast biorca przyjmuje ciało obce, jest duże ryzyko odrzucenia, to znaczy jeżeli możemy mówić w przypadku dezintegracji o dawcy narządu, to możemy mówić o hiperintegracji, jeżeli chodzi o biorcę narządu, dlatego że tutaj przewidywalność jest nieznana, dużo większym stopniu nieznana. Co nie umniejsza w żaden sposób roli dawcy. W związku z tym jest to zyskanie szansy na życie, a brak jego pewności. Chciałabym też powiedzieć o tym, że różne formy, w związku z tym, że altruistyczne dawstwo, heroiczne aktywności jest jak gdyby najbardziej pożądaną ideą, tutaj sposobem rozwiązania problemu, ale wiemy, że on nie funkcjonuje, nie jest na poziomie wystarczającym, że ludzie, nie wszyscy przynajmniej z nas, są altruistami z natury rzeczy i szukamy innych rozwiązań. Jednym z nich jest handel narządami, ale tak naprawdę chodzi o zmienienie perspektywy przede wszystkim świadomości społecznej, zastanowienie się nad rolą, znaczeniem i miejscem biorcy, dlatego że wtedy już nasze znaczenie problemu się zmienia i widzimy to w wymiarze społecznym. I teraz jest wiele akcji podejmowanych na świecie, jak samo w Polsce, służące przede wszystkim podniesieniu tej świadomości, ale też uzyskaniu pewnych systemów motywacji do komercjalizacji. Nie wiem, czy to można nawet mówić o komercjalizacji, ale propagowanie idei i pewnych regulacji prawnych, wprowadzenie pewnych regulacji prawnych. Ostatnio, pół roku temu, była taka debata w Wielkiej Brytanii. Proponowano tam, aby refundować koszty pochówku dla osób, które
przedśmiertnie zadecydowały o tym, że chcą być potencjalnymi dawcami narządów. Tutaj oczywiście beneficjentem takim bezpośrednim była rodzina, ale takie kwestie są rozważane. Jeżeli chodzi o rozwiązania niemieckie jakiś czas temu, była taka kwestia mówiąca o tym, że żeby zmniejszyć opodatkowanie dla osób, które zgłoszą swój akces dla tej transplantacji narządów. I tutaj bezpośrednio wymierna była korzyść, czyli a jakiś punkt komercjalizacji najbardziej jest brany pod uwagę. Kolejną, takim zupełnie nowatorskim pomysłem, jeżeli chodzi o tutaj o Polskę, poselskim, są inskrypcje na nagrobkach, które mówią o tym, o informacji, że taka osoba była dawcą. I tutaj okazuje się, że opór społeczny jest tak duży, że rodzina w najczęściej nie zgadza się na to, dlatego że boi się posądzenia o to, że jakieś korzyści majątkowe czerpała z tego typu procederu. W związku z tym myślę, że największy postulat to jest taki, żeby mówić o tym problemie z różnych perspektyw, przedstawiać różne perspektywy. I to, co ostatnio zupełnie miało miejsce, dyskusja na łamach także Rzeczpospolitej, projekt poselski mówiący o tym, żeby na przykład wprowadzić nowe dowody osobiste z ciepłami, to znaczy w miarę wymiany tych starych i informacji odnośnie krwi, podstawowe dane, ale także dotyczące przyzwolenia bądź nie na transplantację. Tutaj perspektyw jest bardzo dużo, trzeba się zastanowić nad zasadnością wielu z nich. Natomiast wszystkie te projekty mają na celu zwiększenie ilości transplantacji, gastwa narządów, które tutaj, które mamy.